Witajcie, moi mili. No, tutaj mamy fajną taką dyskusję odnośnie odbojników przy masce i różnych takich innych cudów. Tutaj widzicie, mam tą maskę. I tu, słuchajcie, jest resztka gumy. Ja wiedziałem, że tutaj, że w którejś mam taki jest kawałek, to co do tego, co tu miało być. I moim zdaniem ta guma wystarcza. Ale idziemy zobaczyć jeszcze na zbiornik, słuchajcie. Na zbiornik paliwa. Zapalę światło, że będzie trochę lepiej widać. Muszę. Bo powiem wam tak. Aha, tu coś jest, jakieś uwypuklenie. Ale po przeciwnej stronie tego nie ma. To może być jakieś uszkodzenie od tego. No dobra, trzeba będzie taką machę otworzyć. Chociaż to się wcale nie otwiera. O, łatwo. Sprężyny są jednak bardzo mocne. No wiadomo, chodzi o to, żeby ta maska nie zlazła stąd podczas jazdy, ani żeby nie było z nią żadnych niespodzianek. Cholera, będzie trochę. Dobra, patrzcie na tą listwę. Tutaj nic na tej listwie nie mam. Ani dziurki żadnej. Jest ten filc pod listwą, żeby tu się zbiornik nie wycierał. Tutaj mamy, widzicie, raz, dwa. Ale słuchajcie, mi to nie wygląda na żadne odbojniki. Bo tu jest jeden, ale to jest metal. To nie jest, słuchajcie, żadna guma. To jest metalowe. Tutaj jest oderwane. I moim zdaniem to nie było jakieś silikon, może ta guma, może tu osłonka, słuchajcie, była tylko na to. No, 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 no. Ale to jest metal. Być może tu był tylko korek założony na tą. Na to, słuchajcie, czekajcie, ja tą latarkę zostawiłem, jest. Zobaczmy, co się dzieje na masce. O, widzicie, tu jest guma w całości. Także to się zachowało w oryginale, co mnie bardzo cieszy, bo ta maska przez to nie dzwoni. Ale. Aha, chcieliście zobaczyć jeszcze, jak ta listwa wygląda. No to widzicie. Ja to przesmarowałem tutaj z dwóch stron. Tak wygląda maska w środku. Ale gdzie to? No tu nie widzę żadnych śladów, słuchajcie, tego, żeby ten odbojnik miał gdzieś tutaj funkcjonować. To przy okazji jeszcze, słuchajcie, bo tu mnie ktoś prosił też, jak wygląda ten hamulec tutaj, czujnik hamulca. Co to mamy? To jest to? Bo ja nie widzę tu pod spodem. Cholera. Może to. Zobaczcie. Widzicie? Taki jest hamulec tutaj u mnie, czujnik. Sam nie wiem, czy jest dobry, bo jeszcze nie sprawdzałem, czy hamulce są tutaj. Czy hamulce tutaj w sensie świateł? Bo jako takie hamulce tutaj to są. No powiem wam tutaj, myślałem, że gdzieś on tam jest z tyłu. Ale nie, tam jest tylko cięgło tutaj do tego, do kół. Tu sprężyna, nic więcej tu nie ma. Także to jest cholera. Nie ma jak tego zobaczyć. O, no to ten, kto wie, czy to jest oryginał, no to może się wypowiedzieć. Tak to u mnie wygląda. Dobra, to mamy sprawę hamulca wyjaśnioną. Sprawę hamulca mamy wyjaśnioną. Tutaj te odbojniki, znaczy odbojniki. No słuchajcie, to nie jest odbojnik, a to jest, mówię, metalowy taki czop. I na tym być może była jakaś gumowa czapeczka taka, czy coś w tym stylu. To, czy coś jeszcze tutaj miałem wam pokazać. A propos, to wam pokażę. Tu jest, słuchajcie, chłodnica, żeby nie miał nikt wątpliwości. Jest ona z tą rurką z lewej strony.
A przy okazji powiem Wam, że tutaj mam chłodnicę do 28 z rurką z prawej strony. Także to różnica w chłodnicach. To jest chłodnica typowa od 30, nie pierwszej 30, bo pierwsza 30 chłodnicy miała tą fajkę właśnie, tą tutaj z tej strony, tak samo nasza do góry, ale była już późniejsza bez zbiorniczka tego płaskiego. Potem już robiono taką chłodnicę, ale miała to fajkę. Także to z takich rzeczy. Natomiast słuchajcie, no muszę tutaj jeszcze zobaczyć, bo gdzieś tu miałem o, teraz widzicie, no tu są resztki gumy jakieś tam, no ale to jest metal. Gdyby ktoś miał wątpliwości, tu nie było nic wkręcane, to jest metal. Z tamtej strony odleciało. Słuchajcie, bo ja chyba mam gdzieś jeszcze jeszcze zbiornik od 28. Nie wiem, jak tam to wygląda. Tu jest jeden, drugi, ale gdzieś te opaski mi poszły. O, tu jest jedna. Ale tutaj nic nie widać takiego. O, tu jest jeszcze opaska. I tu jest, ale słuchajcie, tu w tych opaskach nie ma tych tych powiedzmy odbojników. Także to jeśli chodzi o te odbojniki. Co tam jeszcze z takich rzeczy ciekawych. Kurczę, nie zapisałem sobie. A tyle na głowie, słuchajcie. I ten. No to jest ciekawostka, ale myślę, słuchajcie, że tutaj wystarczy taki korek założyć, nie? Z tamtej strony to mocowanie, ten guziczek przykręcić jakoś od spodu. No są tu resztki gumy. Musiało to być, żeby tutaj nie uderzało. Ale gdzieś to tutaj by powinno być. No nie ma tutaj żadnych tych uszkodzeń. Dobra, jedziemy z maską. Z powrotem. O, tu pod, widzicie, też tutaj musi być guma pod ramką. No i co się, dlaczego mówię, że to nie powinno być? Dlatego, że tu wtedy będzie Wam maska wystawała za bardzo, gdyby tam były jakieś odbojniki. Poza tym tutaj ten guzik to nie, bo to nie pasuje. Ten pasek jest jeden tu, drugi jest tu, więc to powinno być gdzieś tutaj. A tu, słuchajcie, mamy elegancko. Tutaj nie ma żadnych wybojów. Tu jest jeden, ale on jest od... No coś musiało być uszkodzone w tym miejscu, bo z tej strony go nie ma. A poza tym on tu no, nigdzie nie pasuje do niczego. Także to tyle. Maskę zapniemy. A żeż ty. Z tej strony zapięta. No słuchajcie, nie wiem jak to jest. Może mi to wyjaśnicie, dlaczego te 25, które do tej pory widziałem. I mi się te klamki gdzieś tu zamykają. Nie wiem czemu. To słuchajcie, zobaczcie, no to trzyma mocno, porządnie. A tam jakoś to po prostu widziałem w tych maskach, było dziwnie, różnie. Także takie coś. No nie wiem, jeżeli będę Wam jeszcze mógł w czymś pomóc, no to śmiało. Ten filmik po prostu jako krótko taki przerywnik, powiedzmy, wrzucę do któregoś z filmików. Będzie odnośnie tych szczegółów, które Was interesują. No i co? I jedziemy z następnym tematem. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o łapkach. Trzymajcie się, cześć. Witam wszystkich z mojego plenerowego studia. Witajcie.
Słuchajcie, dzisiaj taka akcja zmycia gratów od silnika zetorowskiego, ZETO25, stary model. Ten, co tu obok mnie stoi. Bo szykuje się, proszę ja was, nowy filmik. To wam już zdradzę tajemnicę, że właśnie z nowym nabytkiem Zetor. Ale muszę trochę go przygotować. Takie podstawowe rzeczy właśnie, jak miska, olej, filtr oleju, który tu obok w wiaderku jest. Bo to jest, powiem wam, no ważne rzeczy to są. To trzeba porządnie umyć. O. Widzicie, ile tu silikonu dookoła, to trzeba wszystko oskrobać. Mam do tego nową uszczelkę, już kiedyś kupiłem. Ale ona jest bardzo porządna. No i ten. I chcę to właśnie, bo próbowałem go odpalić. Odpalił, powiem wam, bardzo ładnie. Ale silnik był dosyć zaniedbany. Bo tak po prostu robiony wszystko, podejrzewam, że na polu, na prędce. O. I dla niego nigdy czasu nie miał. Dlatego chcę to przygotować porządnie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, tutaj takie wiaderko, żeby ropą nie chlapać po trawniku, po trawie w trawniku. To kiedyś będzie trawnik, na razie nie jest. O, tu widzicie stary model, proszę ja was, filtra. Tak wygląda. O. To go damy tutaj. To wylejemy tu do wiaderka, bo to ze sprężyną. Słuchajcie, no bajzel taki. O matko, co tam w środku się dzieje. W każdym razie trzeba to jakoś doprowadzić do stanu. Tu uszczelkę też gdzieś mam od tego. Poskrobać to, słuchajcie, to jest tragedia. O, ten o-ring na razie schowam, bo może się okazać, że nie mam takiego i będę musiał potem kupić na wzór. No, jeszcze raz. Nigdy nie lubiłem babrać się, słuchajcie, w smarach, olejach. Ale coś mi się stało na stare lata. I patrzcie, jak to się zmieniają gusta. Także to jest dobry przykład tego. Nigdy nie mów nigdy. Tu sprężynę też wymyjemy. O. Pyk. No i te filterki, słuchajcie, jak to wygląda. Porządnie byłoby je, słuchajcie, porządnie byłoby je odkręcić i każdego z osobna myć.